Dzień dobry, to kolejny odcinek Kwadransu Futbolu. Dzisiaj jesteśmy w świetnych nastrojach po losowaniu grup eliminacji Euro 2024, bo udało nam się uniknąć Francji i Anglii. Euro jest nasze, la 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 la. Pierwsze miejsce, plan minimum. A tak na serio, to wczoraj o 12 Łysy wyszedł i zaczął losować kulki, dzięki czemu wiemy, z kim zagramy w eliminacjach do Euro 2024 w Niemczech. Także dzisiaj sobie o tym powiemy, o wszystkich grupach, a jak nam starczy czasu, to powiemy sobie też o Casillasie, który wrzucił niezwykle śmiesznego tweeta. Zapraszam. Zaczniemy sobie od tych grup, które moim niezwykle eksperckim wzrokiem przeanalizujemy i od razu tutaj powiem, kto awansuje, kto nie, po prostu, bo ja wiem, także możecie mi w ogóle zaufać. Więc zaczynajmy. Grupa A. Hiszpania, Szkocja, Norwegia, Gruzja i Cypr. Tutaj raczej nie mamy się co rozwodzić. Hiszpania ma raczej dość prostą przeprawę, ale nieco inaczej jest już jeśli chodzi o drugie miejsce, bo może powiedzmy sobie, że z każdej grup wychodzą po dwa zespoły na pewno i z któreś z trzecich miejsc. Niestety nie do końca wiem, jak to działa, bo te przepisy UEFA, FIFA są coraz dziwniejsze. Na przykład Kazachstan nie może grać z jakimiś 15 zespołami przez jakby to, gdzie się znajduje i daleki dystans podróży, to jest chore, ale nieważne. Nie wiem do końca, które zespoły wychodzą z trzecich miejsc, a które nie i ile, ale dwa na pewno, a trzeci może. No i tutaj poza Hiszpanią jest na pewno Szkocja i Norwegia godna uwagi, no bo Grucja i Cypr to już tam na straty, wiadomo. No ale właśnie, Szkocja i Norwegia. Szkocja gra chociażby teraz na Mistrzostwach Świata, na których Norwegia nie gra, także to jakby też coś tam, prawda, o nich świadczy, no ale w Norwegii jest pewien taki jeden potężny, naprawdę potężny pan, który ostatnio no, jest nie do zatrzymania i który no widać, że jest w stanie sam wygrać grę na pewno. Jeśli jest sam w stanie wygrać grę Manchesterowi City, to myślę, że jest też w stanie sam wygrać grę Norwegii. Ciężko tutaj tak naprawdę stwierdzić, jeśli chcemy się powołać na jakieś wyniki z Ligi Narodów, którą gdzieś tutaj miałem pod ręką. Tylko właśnie, gdzie ją miałem pod ręką? Miałem gdzieś Ligę Narodów pod ręką, ale ją zgubiłem i muszę na nowo ją odnaleźć. No to już znalazłem Ligę Narodów, do której dzisiaj na pewno będziemy się wielokrotnie odwoływać, także potrzebuję tutaj widzieć to przed sobą. No jak widzimy, Szkocja w Lidze B, w swojej grupie pierwszej, wyszła z pierwszego miejsca, czyli jakby awansowała po prostu do Ligi A, tam gdzie Polska się utrzymała. Przypominam, potężna polska husaria utrzymała się w tej dywizji, także jesteśmy wielcy, ale jeszcze o tym będziemy mówić. W każdym razie Szkocja wygrała swoją grupę, więc pójdzie wyżej. Natomiast Norwegia w tutaj no, takim towarzystwie jak Serbia, Słowenia czy Szwecja zajęła drugie miejsce, więc też dość nieźle, bo wyprzedzili ich tylko Serbowie, którzy też jadą na Mistrzostwa Świata i ostatnio grają naprawdę solidnie, więc myślę, że ciężko w tym momencie stwierdzić, która z tych reprezentacji awansuje, która zajmie drugie, która trzecie miejsce, bo to naprawdę jest sprawa dość wyrównana. Więc przejdźmy może do grupy B. Holandia, Francja, Irlandia, Grecja i Gibraltar. Tutaj wszystko jest raczej jasne, bo mamy Holandię i Francję. Ciężko sobie wyobrazić, żeby Irlandia zdobyła więcej punktów niż Francja, czy Holandia, no sorry, ale nie. Więc no tak, a jeśli chodzi ewentualnie o to trzecie miejsce, no to jedynym poważnym tutaj rywalem dla Irlandii może być Grecja, która przecież była świetna. Wszyscy pamiętamy Euro 2000, no tylko teraz które? 4 bodajże. Znaczy nie pamiętamy, ja nie pamiętam, ale wiem o nim, tak? Więc no od tego czasu trochę im się zapomniało, jak grać w piłkę. Irlandczycy też trochę tak średnio i tutaj też ciężko to ocenić, chociaż odwołajmy się do tych wyników Ligi Narodów ponownie, gdzieś mi one usiekły. Irlandczycy, którzy grali przecież w grupie wspomnianą przed chwilą Szkocją w Lidze B, tak, w Lidze B w grupie pierwszej trzecie miejsce, ale 7 punktów, więc niedaleko za Ukrainą i Szkocją, całkiem niezły wynik. Natomiast Grecy wygrali swoją Ligę C, ale no z kim oni się tam kopali? Kosowo, Irlandia Północna i Cypr. Więc też myślę, że to będzie wyrównany pojedynek i ciężko to w tym momencie rozsądzić. Grupa C. Włosi, Anglicy, Ukraina, Macedonia Północna i Malta. Też sprawa jest raczej jasna, bo Włosi, Anglicy, sorry Ukraina, ale jakoś tego nie widzę. Nie widzę tego, żeby Ukraina zabrała jakkolwiek tutaj punkty. Znaczy punkty może zabierze w którymś spotkaniu, ale na dłuższą metę nie ma szans. Chociaż akurat Włosi mają pewną historię z nieawansowaniem na turnieje. No co prawda na Mundial, nie na Euro, ale jakby wszystko jest możliwe. Ale raczej nie, no umówmy się, no to jest Ukraina, trochę szkoda ich na pewno, no bo to jest reprezentacja dość podobna do nas, czyli taka, która grania na Euro, tym bardziej tym powiększonym, no 24 ekip chyba teraz,
pół Europy już tu gra praktycznie na tym euro, no to Ukraina, tak samo jak my, raczej uważa to za obowiązek grać na takim euro, więc fakt, że trafili do grupy, z której no, obowiązek to ma, ale Włochy i Anglia wyjść, a nie Ukraina, to jest dość średnio i może uda im się uratować tutaj trzecim miejscem, to jest raczej dla nich jedyna szansa. Grupa D. Chorwacja, Walia, Armenia, Turcja i Łotwa. Bardzo ciekawe, ponieważ tutaj z pierwszego koszyka losowana była Chorwacja, czyli już nie taka potęga jak Włochy, czy tam, co tam było wcześniej, Hiszpania czy Holandia, tylko Chorwacja, więc na pewno taka Walia jest w stanie urwać punkty Chorwacji, czy jest w stanie wyprzedzić ich ostatecznie i z pierwszego miejsca awansować z tej grupy? Raczej nie uważam, więc stawiam na Chorwację na pierwszym. Natomiast drugie miejsce nie jest już dla mnie takie jasne, bo chociażby tutaj jest Turcja. Turcja losowana dopiero z czwartego koszyka, więc chociażby pod Armenią. Armenia była z wyższego koszyka losowana, co jest dziwne. No ale ostatnia dyspozycja Turcji nie jest najlepsza. Mimo wszystko to jest ekipa dość dobra na papierze i radziła sobie dobrze jeszcze tam niedawno, no rok temu przed Euro, kiedy miała zostać czarnym koniem, po czym została zniszczona przez wszystkich absolutnie i z grupy nie wyszła w ogóle, punktu nie zdobyła, tak? A gra przecież i z Walią, z którą tutaj jest, i z Szwajcarią, więc rywale tacy no właśnie do podgryzienia, ale no Turcji się nie udało. Tak jednak tutaj myślę, że Turcja z Walią może nawiązać walkę o drugie miejsce z Walijczykami, których w końcu też my pokonaliśmy, więc no to co nieco o nich mówi, no nie oszukujmy się, tak? Grupa E, grupa Polska, na koniec. Grupa F, Belgia, Austria, Szwecja, Azerbejdżan i Estonia. Belgia ma autostradę do tego euro, raczej nie mają się czym przejmować. No i Austria, Szwecja, kwestia drugiego miejsca. Też ciężko to jest, obie ekipy, które ostatnio idzie im nie najlepiej, bo Austria spadła z dywizji A. W zacnym towarzystwie, bo kto tam był? Francja, Dania i Chorwacja, jeśli się nie mylę, a się nie mylę. A Szwedzi spadli i to już z Ligi B, więc do Ligi C zlecieli. W tej grupie, w której też była Norwegia, czyli Serbia, Norwegia i Słowenia, więc średnio, naprawdę średnio przeżyli ten chyba odpadnięcie z nami w barażu i no jakoś sobie z tym nie poradzili, więc ciężko stwierdzić, bo są dwie ekipy w kryzysie, dwie ekipy poza swoją taką średnią występów, poza swoimi takimi średnimi umiejętnościami, więc trzeba poczekać, aż prawda, tam prawo powrotu do średniej, one osiągną ten swój poziom umiejętności, który prezentują zazwyczaj i wtedy można porozmawiać, bo teraz obie ekipy, jakby Austria, projekt Ralfa Rangnicka nowy, on tam buduje, ciężko stwierdzić, czy na razie wychodzi, czy nie, no bo jedni podnoszą, że taka grupa, ta Ligi Narodów, to i tak dobrze się w niej sprawdzili, zdobywając 4 punkty, inni, w tym myślę ja troszeczkę, twierdzą, że i tak mogłoby to wyglądać lepiej, no Szwecja to już w ogóle raczej nikt nie twierdzi, że to jest jakkolwiek dobry wynik w Lidze B, z niej jeszcze spaść. Więc sytuacja dla obu reprezentacji jest dość średnia i nie można teraz chyba raczej zbytnio tego osądzać, kto będzie drugi, kto będzie trzeci, znaczy można, ale jest ciężko trafić na pewno i to bardziej jest szczęście. Grupa G, ojej, uciekła mi aż. Grupa G, Węgry, Serbia, Czarnogóra, Bułgaria i no i Litwa, ojczyzna moja. Więc to też jest podobnie grupa taka nieco luźniejsza, no bo są Węgry z pierwszego koszyka losowane. Węgry, które są niesamowitą moją jakąś zagadką i chyba nie tylko moją, no bo patrzymy na tą Ligę Narodów, tak? W grupie śmierci dla nich teoretycznie, czyli Anglia, Niemcy, kto tam, Włochy, w której walczyli do ostatniej minuty meczu tam z Włochami, żeby awansować do w ogóle turnieju Final Four Ligi Narodów. Nie udało się, ale zajęli drugie miejsce. W ogóle super wynik, świetna gra, super wszystko, ale potem znowu przypominasz sobie, że w eliminacjach do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Świata przecież, pokonaliśmy ich w grupie. I nawet oni się znaleźli nie pod nami bezpośrednio, tylko jeszcze pod Albanią. Pod nami i pod Albanią, po czym w Lidze Narodów nas Anglikami i nad Niemcami i blisko Włochów. Nie wiem, ciężko mi, nie wiem, które Węgry za pół roku będą grały z tą właśnie Serbią czy Czarnogórą. Które to będą Węgry? Nie wiadomo, jeśli to będą Węgry z Ligi Narodów, to ich zniszczą, jeżeli w sensie przeciwników swoich. A jeżeli to będą Węgrzy z eliminacji Mistrzostw Świata z nami w grupie, to według mnie to i o drugie miejsce mogą walczyć z taką Czarnogórą, więc ciężko stwierdzić. Na pewno Serbia uważam, że jest solidna i Serbia może wyjść z pierwszego miejsca, jeżeli właśnie Węgrowie, Węgrzy,
Reprezentacja Węgier nie dojedzie. To Serbia... Boże, czemu ja odmieniam i mówię, że Serbowie, Węgrzy... Reprezentacja Serbii, reprezentacja Węgier, tak? Umówmy się, więc reprezentacja Serbii ma szansę wyprzedzić reprezentację Węgier. I to jest moje stanowisko. Grupa H, zbliżamy się do końca. To już są grupy sześciozespołowe. Czyli tutaj jest jeszcze ta dodatkowa słaba reprezentacja, no bo umówmy się, jest San Marino, Andora lub... Słowacja, znaczy i to, tylko w różnych tam, prawda, grupach. Znaczy nie Słowacja, przepraszam, San Marino, Andora i Liechtenstein. Słowacja nie jest aż taka słaba. Ale zacznijmy od grupy H może. Czyli Dania, Finlandia, Słowenia, Kazachstan, Irlandia Północna i San Marino. Dania dostała raczej prezencik dość spory. Tak samo jak my, nie trafiając na Francję, ani Anglię z drugiego koszyka. I ma bardzo prostą grupę. No Finlandia, Słowenia raczej żadnego oporu nie stawią. Natomiast na pewno właśnie te dwie reprezentacje powalczyły o drugie miejsce. Słowenia pokazała, że no, tam jest w stanie czasami tam komuś urwać punkty w jakichś eliminacjach do Euro. A Finlandia natomiast pokazała, że no to akurat... No, ja nie, pamiętam ten mecz towarzyski z Finlandią w ogóle, nie wiem dlaczego, który wydarzył się chyba już rok temu. Czy 2 lata temu graliśmy z Finlandią i pokonaliśmy ich 5-1 bodajże. Ja to zapamiętałem, nie wiem dlaczego. I od tamtego momentu ciągle łączę Finlandię z tym meczem. Więc ciągle dla mnie Finlandia jest po prostu słaba i beznadziejna. Bo jak ktoś przegrywa z nami 5-1, 1-5 teoretycznie, no to nie jest dobry. Więc nie wiem, czy Słowenii bym nie wsadził nad Finlandię. Grupa I, Szwajcaria, Izrael, Rumunia, Kosowo, Białoruś i Andora. Przepraszam, to inaczej. Szwajcaria, Izrael, Rumunia, Kosowo, Białoruś i Andora. Teraz jest poprawnie. Natomiast, no tak, jest Szwajcaria, która też jest tą jedną ze słabszych, obok nas najsłabszą ekipą pierwszego koszyka, tak? I no, też jej się upiekło, no bo trafia Izrael w drugim koszyku i raczej powinni na spokojnie wyjść. Tak samo jak Izrael, chyba że Rumunia coś namiesza, ale nie chcę się w to wierzyć, chociaż zawsze możemy się odwołać do wyników Ligi Narodów, gdzie Rumunia spadła z Ligi B, aż walczyła do końca o to z Czarnogórą, a Izrael, gdzie był Izrael, Izrael wygrał swoją Ligę B, więc no faktycznie myślę, że to ten Izrael będzie tutaj zwycięski. Myślę, że możemy tak podejrzewać. Natomiast grupa J to jest Portugalia, Bośnia, Islandia, Luksemburg, Słowacja i Liechtenstein. Więc po prostu Cristiano Ronaldo to po prostu jak w tym memie, wiecie tam, to on jak w tym memie właśnie zobaczył i miał taką reakcję, no bo no to jest grupa śmiechu dla Portugalii, raczej po prostu sobie brameczki Ronaldo nastuka i tyle. A drugie miejsce to ja myślę, że to może być Słowacja, która dopiero z 5. koszyka była losowana, ale przecież to jest zespół bardzo ciekawy. Oczywiście na Euro ostatnim był najlepszy, no był najciekawszy, urwał nam punkty, było super, ale jakby oni naprawdę są całkiem nieźli i wydaje mi się, że miał potencjał, żeby przeskoczyć Luksemburg na pewno, Islandię czy Bośnię i Hercegowina. Bośnię i Hercegowina. Więc, no tak, więc ja bym postawił na Słowację obok Portugalii. I to są wszystkie grupy poza naszą, a w ogóle czas już zleciał prawie cały nam. No już trudno, to będzie długi odcinek. Polska, została nam Polska, jeszcze nie przeszliśmy do Polski, nieważne. Polska, Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia. To rozkład rywali raczej wszyscy znamy. Natomiast co to nam daje za informacje? O czym to świadczy? Co o tym myśleć? Ja myślę, że w sumie nie wiem, co myślę. Znaczy, ogólnie powiem wam tak. Siedzę sobie tutaj teraz, nie? I omawiam te grupy, myślimy o nich intensywnie, że tam nie tylko o Polsce, ale też o innych grupach, że tam o Węgry, Serbia, tam o, no, Anglia, tam gra z kimś, z Włochami, bo bardzo ciekawe. Ale te eliminacje są za pół roku. Przed nami jest jeszcze Mundial. Więc... takie zbytnie analizowanie i zastanawianie się nad tym, też Michniej mi też o tym mówił, że jakby to nie ma sensu teraz zbytnio, on teraz nie będzie analizował Czechów, ich tam rozgrywał zupełnie, skoro zaraz Meksyk nam spierze, no wiadomo co, 4 litery. Więc po pierwsze, bardziej bym się skupił na Mundialu, ale skoro to już jest odcinek poświęcony tym grupom, już mówimy i sobie ustalamy, kto z kim, to powiedzmy sobie szczerze, że to byłby jakiś dramat nie wyjść z tej grupy, ale nawet nie chcę o tym mówić, bo to jest niemożliwe, żeby nie wyjść z tej grupy. Bo jakby, no nie, no po prostu Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia. Zawsze groźne Wyspy Owcze, zażartował sobie Michniewicz, no tak, to jest raczej kraj śmiechu, podobnie jak Mołdawia. Albania, Popek, no, pokonaliśmy ostatnio Popka, nie mieliśmy z tym dużych problemów. U siebie 4-1 i oczywiście mówi się, że no ten wynik nie oddawał gry.
Ale wygraliśmy 4-1. Zapomnieć. Później 1-0 w Tiranie. Karol Świderski wszedł, strzelił. Też wygraliśmy. Poradziliśmy sobie. No nie ma opcji, żebyśmy z Albanią przewalili w tej grupie. Ja rozumiem, gdyby to był jeden mecz. Kwestia jednego meczu. Jeden mecz Polska-Albania. Mogłaby się przydarzyć jakaś wpadka. Już się Włosi przekonali o tym, że jak o awansie na mundial decyduje tylko jeden mecz, to może być średnio. Ale to jest grupa. My zagramy dwa mecze z Albanią. Dwa z Czechami i dwa z każdym z tych żartów, jakimi jest reprezentacja Wyspy Owczych, no wiecie czego, i Mołdawii. Więc nie ma takiej opcji, żeby to się nie stało, żebyśmy po prostu nie awansowali, bo to się musi wydarzyć. I według mnie nie ma większego sensu tego roztrząsać w tym momencie i robić żadnej tutaj analizy. Pomyślmy na razie o mundialu, tutaj nie ma się nad czym zastanawiać, tak, to Czesi i tak pierwsze miejsce w tej grupie nie ma znaczenia, tak. Bo i tak awansują dwa zespoły, więc czyli będziemy nad Czechami, czy pod Czechami. Oczywiście, że lepiej byłoby być nad Czechami, żeby pokazać taką swoją dominację. I oczywiście, że uważam, że powinniśmy chcieć być nad Czechami i wygrać tę grupę. Musimy mieć taką ambicję, na pewno. Mimo tego, że to nic nam nie daje, te pierwsze miejsce, to myślę, że powinniśmy w nie celować. I tak, oczywiście. Ale nie ma co się na razie o tym kopać i w ogóle myśleć i wiecie, o co chodzi. Teraz są Mistrzostwa Świata. Trzeba się skupić na tym, żeby jakoś przeżyć ten Meksyk, Argentynę, no i Arabię, bo kto wie, tam jak się pokusi jakąś czerwoną już po meczu. Także pomyślmy na razie o tym. I widzę, że to nam zajęło dużo czasu, więc to już chyba będziemy powoli kończyć. Na dzisiaj oczywiście w ten weekend grały mecze całkiem ciekawe, bo był Arsenal-Liverpool, 3-2 wygrał Arsenal, tam nie bez kontrowersji. Bardzo fajny mecz, no Premier League, to mówi samo za siebie. Także Arsenal wrócił na fotel lidera, Liverpool dalej gdzieś tam się miesza w środku tabeli, więc wygląda to średnio. Poza tym Milan pokonał Juventus 2-0, też fajny mecz, pokazuje siłę Milanu i pokazuje to, że w Juventusie się nie najlepiej dzieje i no Allegri powoli zbliża się chyba do odejścia, chociaż kto wie, ja jeszcze nie wiem, czemu go tam w ogóle trzymają tego Allegriego, ale no, strzymają to trzymają, po co drążyć temat, prawda, no, zagrał szczęsny, zagrał Milik ogólnie, o tym na pewno warto wspomnieć. No i mówiłem jeszcze, że wspomnimy o Casillasie i możemy to zrobić w ramach bonusu końcowego, bo Casillas ostatnio był łączony bodajże, właśnie no, nie do końca wiem, z czego to wynika, tak sobie tam gdzieś starałem się przeczytać, że był łączony z umawianiem się z wieloma kobietami, znaczy nie naraz, tylko że no wiecie, jako że piłkarz celebryty, to tam z tą się umawia, nieważne. No i Casillas w ramach pewnego rodzaju żartu, no, fenomenalny żart, postanowił napisać na Twitterze, że jest gejem. No i ja ogólnie uważam, że nawet dobry pomysł. No, nie widzę w tym nic złego. Znaczy taki dobry, ciekawy żart, takie odbicie piłki, no bo go tam ciągle mówił, że stoła, to on napisał, że jestem gejem. Spoko. Później Carles Puyol jeszcze odpisał mu na to, że bodajże muszę znaleźć cytat z tego, co mu odpisał Carles Puyol po polsku, gdzie to było. A, Carles Puyol mu odpisał, nadszedł czas, bo powiedzieć naszą historię. Więc wiadomo, w domyśle, że tak Casillas z nim. Tak? Więc ja uważam, że to jest całkiem spoko żart. Znaczy taki, no wiecie, no tam Casillas tak odbił tą piłeczkę, tak napisał, Puyol tam się podpiął po to, spoko. Ale wiecie, okazało się, że XXI wiek i to jest obraza dla wszystkich, obraza dla wszystkich osób homoseksualnych. Nie wiem w jaki sposób, nie wiem, bo zażartował, że oni łączą go, to on jest gejem i to jakby nie pasuje i to jakby obraza dla wszystkich osób homoseksualnych. Ale Casillas postanowił, uwaga, Casillas stwierdził, że on to usunie, dobra, i powie, że mu się włamali na konto. Sounds legit. 100% legit. No scam. Także Puyol przynajmniej miał jaja, żeby napisać później, że tam popełniłem błąd. Przepraszam za nieudolny żart, coś tam. Rozumiem, że to mogło urazić czyjeś uczucia. Moje ulubione stwierdzenie w XXI wieku, czyli że coś uraziło czyjeś uczucia. No i że tam szacunek i wsparcie dla społeczności, tam LGBTIQA+. To już nie wiem, co to jest, jakiś grubszy wzór tego. No ogólnie nie wiem, według mnie trochę za dużo dymu. Zrobił Casillas taki żart, średni może, nie wiem. Ja uważam, że był spoko, no ale wiadomo, takie czasy mamy w sumie, jakie mamy. Ale później myślę, że to się rozdmuchało trochę właśnie z tego względu, że on stwierdził, że mu się włamali. W ogóle to ja nie mam z tym nic wspólnego. Nie. Także dość dziwna sytuacja i
No i co? I to by było chyba na tyle. I skończyliśmy ten odcinek na Casillasie geju. Trochę dziwnie zaczynaliśmy od polskiej reprezentacji. Nie, to w dziwną stronę idzie powoli te zakończenia, bo zawsze mam jakiś temat główny, mówię go na początku, właśnie kończę jakąś taką pierdołą, pokoju Casillas mówi, że jest gejem. Nieważne. Ważne jest to, że wylosowaliśmy, przypominam, Czechów, Albańczyków, Wyspy Owcze, Mołdawię. Z nimi będziemy się bili o euro w Niemczech. Tak jak powiedziałem, po pierwsze, na razie się tym zbytnio nie przejmujmy. Jest mundial za miesiąc ponad. A po drugie, i tak z tej grupy wyjdziemy, nawet gdybym selekcjonerem miałbym być ja. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.